Sportowcy często zadają pytanie, czy można uniknąć tych zmian przeciążeniowych w zakresie ścięgna Achillesa i bólów ścięgna Achillesa. W pierwszej kolejności jest to odpowiednio dobrane treningi. Jeżeli trening jest prawidłowo dobrany, mamy prawidłowe obciążenie w zakresie stawu skokowego, tych dolegliwości nie powinno być. Bardzo ważna jest rozgrzewka, bardzo ważne jest przygotowanie przed uprawianiem sportu. Bardzo ważne jest wykonywanie ćwiczeń rozciągowych w zakresie łydki. Bardzo ważne jest wzmacnianie mięśni łydki, mięśni stopy, bo to nam daje prawidłową stabilizację tego ścięgna i prawidłowe jego funkcjonowanie i zmniejszenie przeciążeń, które będą występowały w zakresie ścięgna Achillesa. Kolejną taką rzeczą, która ma wpływ na uniknięcie tych dolegliwości, jest dobór prawidłowego obuwia. Każda stopa jest inna. Jedne stopy są bardziej wydrążone, drugie stopy są mniej wydrążone, ustawione na bardziej koślawo, na szpotawo. I but ma spowodować, że stopa układa się w sposób prawidłowy. Jeżeli ta stopa będzie się ustawiała w sposób prawidłowy, to w takich sytuacjach to ścięgno Achillesa też będzie prawidłowo funkcjonowało. I co za tym idzie, zmniejszy się ryzyko tych zmian degeneracyjnych, przeciążeniowych w zakresie ścięgna. Należy też pamiętać, zwłaszcza u biegaczy, maratonistów, żeby robić cross-training, czyli żeby zmieniać dyscypliny sportowe. To znaczy, jeżeli ktoś wykonuje tylko treningi biegowe, to takie treningi powinny być przeplatane innymi treningami sportowymi, które będą odciążały ścięgno Achillesa, ale też będą wpływały na ogólny rozwój narządu ruchu. Czyli w takich przypadkach zaleca się na przykład pływanie albo jazdę na rowerze. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania narządu ruchu, zwłaszcza ścięgna Achillesa.